Kolejny odcinek naszej serii dotyczącej historii najistotniejszych angielskich klubów zabierze nas do magicznie położonego stadionu nad brzegiem Tamizy. Dla ludzi mojego pokolenia obecność Fulham w elicie była tak samo oczywista jak proste działania matematyczne, a felerny spadek sprzed kilku lat zaburzeniem pewnego balansu w naturze. Jak należy spoglądać na najstarszą londyńską ekipę piłkarską? Zacznijmy od początku. Fulham, podobnie jak większość angielskich firm, powstało w drugiej połowie XIX wieku. W przypadku klubu z zachodniego Londynu powstanie miało miejsce w roku 1879, a protoplastą obecnie funkcjonującej ekipy był Fulham St. Andrew's Church Sunday School. Jak pewnie się domyślacie, nazwa nie jest przypadkowa. Fulham od początku swojego istnienia związane było z kościołem Anglii, a Anglikanie stanowili sporą część kapitału ludzkiego wczesnych The Cottagers. Warto także pamiętać, że Fulham jest najstarszym stołecznym klubem na poziomie Football League. Dwa kolejne kluby na liście najstarszych z Londynu to Tottenham i Queen's Park Rangers. Powstały jednak dopiero 3 lata po The Cottagers. W 1896 roku The Cottagers przenieśli się na ukochany Craven Cottage. Obiekt ten pozostaje dla nich domem do dzisiaj. Ważnym momentem w dziejach klubu było oczywiście przystąpienie do Football League w roku 1907. Od tego momentu Fulham mógł wypłynąć na szerokie wody i mierzyć się z rywalami z całej Anglii. W późniejszym czasie interesującą postacią był Scott Jack Watson, który w roku 1948 zamienił drużynę z zachodniego Londynu na Real Madryt. Nowa era związana z historycznym awansem na pierwszy szczebel ligowy w 1949 roku nie przyniosła stabilności na najwyższym poziomie rozgrywek. Fulham do końca lat 60. bujało się pomiędzy końcówką tabeli Division 1 a górną połową tabeli Division 2. Krytyczny moment przyszedł w 1970 roku, kiedy Fulham dobiło do marginalizującego klub trzeciego poziomu rozgrywek w Anglii. W tamtych latach radość z piłki przywracał wówczas kibicom ikoniczny Johnny Haynes, najważniejszy piłkarz w historii klubu. Fani The Cottagers kilka lat później doświadczyli kolejnego deprymującego wydarzenia. W 1975 roku, po niesamowitej pucharowej serii 11 wygranych z rzędu, Fulham przyszło zmierzyć się z West Hamem w finale FA Cup. Do tego momentu The Cottagers w swojej historii kilkukrotnie odbijali się od finału Pucharu Anglii. Tym razem jednak w upragnionym finale musieli uznać wyższość młotów. Co ciekawe, samo spotkanie to historia paradoksów. W drużynie Fulham wystąpił tego dnia Bobby Moore, jedna z największych postaci angielskiego futbolu i przede wszystkim legenda West Hamu. Co ciekawe, po drugiej stronie barykady ataki The Cottagers rozbijał Frank Lampard. I nie, nie był to mający narodzić się za 3 lata znany nam wszystkim legendarny pomocnik Chelsea, a jego ojciec, Frank Lampard Senior. Ostatecznie finał z 1975 roku pozostaje ostatnim tego typu meczem, w którym w FA Cup triumfowała drużyna złożona wyłącznie z Anglików. Dla kibiców Fulham jest to oczywiście marne pocieszenie. Cierpiące na różne problemy Fulham odmienione zostało w 1997 roku. Wtedy to do drzwi klubu zapukał Mohamed Al-Fayed, znany ówcześnie w Anglii głównie przez fakt bycia ojcem kochanka księżnej Diany. Egipcjanin wydobył The Cottagers z kryzysu, sięgając po pomoc m.in. niedawno zmarłego Raya Wilkinsa czy Kevina Keegana. Rewolucja Al-Fayeda zagwarantowała klubowi pieniądze i potencjał rozwojowy. Wszystko, czego potrzebował on w kontekście dynamicznego wejścia do Premier League w roku 2001. Ważnymi postaciami w drużynie, która wywalczyła awans z imponującym dorobkiem 101 punktów, byli Chris Coleman, któremu klub pomógł później zaistnieć na rynku menadżerskim, oraz Luis Saha, którego transfer na Old Trafford z pewnością pamiętają nieco starsi kibice Manchester United. Początek długiego epizodu Fulham w Premier League, pomimo wstępnego entuzjazmu, nie był jednak w pełni kolorowy. The Cottagers zmuszeni byli opuścić na 2 sezony swój wysłużony dom, który musiał zostać poddany przebudowie. Przez ten czas gościnny okazał się zespół Queen's Park Rangers, który na swoim Loftus Road przechowywał Fulham przez wspomniane 2 lata. W roku 2003 z pozycji menadżera zwolniony został Jean Tigana, architekt awansu do elity. Na prawdziwie godnego następcę kibice musieli czekać do 2007 roku. Stery w klubie objął wtedy Roy Hodgson. Były angielski selekcjoner doprowadził do największego sukcesu w historii klubu, finału Ligi Europy, w którym to Fulham zmierzyło się z Atletico Madryt. Heroicznie walczący The Cottagers musieli niestety uznać wyższość Los Colchoneros,
którzy w swoich szeregach mieli fenomenalnie dysponowanego Diego Forlana. Sama kampania pozostanie jednak z pewnością jednym z najjaśniejszych wspomnień wszystkich kibiców Fulham. W roku 2013 końca dobiegła pewna era. Era Mohameda Al-Fayeda. Egipcjanin odsprzedał klub za ponad 150 milionów funtów Shadidowi Kanowi, wycofując się w cień piłkarskiego świata w Anglii. Sezon 2013-2014 nie był jednak szczęśliwy dla nowego właściciela. Klub błąkał się w różnych wizjach Martina Jola, René Mullensteina i Felixa Magata, co nie mogło skończyć się dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę niecierpliwość i spory temperament Kana w kontekście zmian na menadżerskim stołku. Podsumowaniem ciężkiej kampanii był kompletnie trafiony rekord transferowy i sprowadzenie na Craven Cottage Kostasa Mitroglu. Greg zagrał jedynie w kilku spotkaniach Fulham, a jego kontuzja dopełniła nieszczęścia późniejszych spadkowiczów z Premier League. Championship przywitało Fulham na kolejne 4 lata. Tym sposobem domknęliśmy tę skomplikowaną historię The Cottagers. Warto śledzić poczynania klubu z zachodniego Londynu, zwłaszcza w kontekście pracy Slawisy Jakanowicza, którego angielskie media ochrzciły mianem objawienia. Pod jego wodzą oraz przy pomocy klubowych brylantów na miarę Ryana Sessegnona czy Toma Kerneya, kolejny długi pobyt w elicie jest jak najbardziej możliwy.